Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Neverwinter Nights i idziemy teraz do jaskini, tak jak to powtarzam od jakiegoś czasu. Zobaczcie, co tam jest i przy okazji może odpoczniemy. Siedlisko orków, dobra, brzmi nieźle. Odzyskajmy czary. Bo zaraz będzie walka. Czyli to, co lubicie najbardziej. Tom. Pułapka jeszcze oczywiście. Proszę, gotowe. Zajebiście. Spoko, spoko. Śmiesznie ci orkowy, nie? Boże, ten zanim rzuci, to ja pierdolę czasami. Dobra, jest twój. O, mag! Wow. W sumie mi to pasuje, że taki słabe uszy tu dali. Kurde, z łosia to takie kurwa twardziele, no. Siema! Ekipo. Co tam? Trochę ich dużo. Więc się rozeszło. O kurwa. Proch się obróci. Trochę przesadziłem. Nadciągań ziołkowa. Trochę przesadziłem. Chyba trochę za bardzo uwierzyłem w swoją siłę. Spoko, spoko. W sumie to jest takie małe, kurde, pomieszczenie. Proszę. A nie ma pułapki czasem? No właśnie. Na chuj czekasz. To jest nie za duże pomieszczenie, więc zrobimy znowu wejście smoka. I go. Lecimy z nimi. I teraz to mogę chyba tak wejść nawet, no. Siema. Go. Niezawodny znak ognia. No
Dobrze. Lecimy. Chodź. Jest jeszcze Max schowany chyba, nie? No i kółko się zatacza, ale to jeszcze nie koniec. Tu są jeszcze. Siema, siema, co tam? O kurwa, zeszły mi te obrony. Patrz, wyczuł go, kurde, niewidzialnego tego. Rocky zabija ktoś. Chuj jak to. Nie, to był oczywiście mag. Jak tam tutaj też dużo ludzi. Siema, siema. Dobrze jest poczuć tą moc. Jaka w nas drzemie. Guzut to nie jest jeden z tych, kurde, bandytów, których szukamy. O kurwa, jak zajebał. O ja, zajebał Toma. Nie ma, kurwa, z litości. Szybko, żeby mi nie dojdzie. Co, deadną czy co? Kurwa, zajebał Toma. Gdzie tam się tego Toma teraz odzyskiwało? Trzeba iść chyba do kanciapy jakichś najemników, nie? Bez niego to nie podołamy. A trzeba będzie drałować aż, kurwa, gdzie? Nie wiem, gdzie w sumie. Do świątyni Borunny chyba. To chujowo w sumie. Jak ja teraz te wszystkie, kurwa, skrzynki pootwieram bez niego? Ale to wystarczy się przeteleportować sobie, pierdolę. Dobra, to teraz tylko, żebym tego nie zepsuł. Teleportujemy się do świątyni. Idziemy po Toma. I przechodzimy przez portal. I w ten sposób wracamy tu. Dobra, raz się zdarzyło, że Tomowi pozwoliłem zginąć, bo już... Wczytywanie w kółko tego samego. Gdzie on jest? A, świątynia Tyra. Chyba nie widziałem go. Gdzie on? No jest. No. No, to było takie dziwne. Był tam jasny tunel, no i moja matka, a potem coś jak głup... Jeszcze nie, ty głupku. I znalazłem się tutaj. Dziwne, nie? No więc potrzebna ci nadal moja pomoc? Tak. Dobra, Tom powraca. My też powracamy. Jeszcze tu można by... Już chyba odpoczywałem przed chwilą, ale nie wiem jak tam... Nie jestem pewien, czy... Dobra, nieważne. Mamy Toma z powrotem. I go. No miejsce Toma teraz bym o podwyżkę poprosił. Hych. Dobra. Chyba jest czysto. Zostało jedno pomieszczenie w zasadzie.
O, a zajebiście. Dobrze, że się przydajesz, Unkas. Miło cię widzieć. Jestem Unkas, szaman utkarskiego plemienia Łosia. Dziękuję za ratunek. Mam wiele uzdrawiających mocy i są one do twojej dyspozycji. Potrzebujesz leczenia? Co tu robisz? Mój lud, plemię Łosia, został dotknięty straszliwą zarazą, która poprzednio przeszła przez Neverwinter. Nasz wódz, zakon gromowładny, wysłał mnie na poszukiwanie leku. Ale pojmał mnie Guzut i jego banda orków. Było to wiele tygodni temu. Od tamtej pory nie widziałem światła dnia. Czy w jakiś sposób mogę ci odpłacić za ratunek? Dlaczego Guzut cię pojmał, skoro plemię Łosia i Luskan to sprzymierzeńcy? Plemię Łosia nie jest sprzymierzeńcem Luskanu. W każdym razie nie było tak, gdy odjeżdżałem, ale od dawna jestem nieobecny. Ale Zokan nigdy by się nie przyłączył do zła Luskanu, chyba że może Luskańczycy zaoferowali lek na zarazę, która niszczy mój lud. Może Zokan się do nich przyłączył w akcie desperacji, by ratować swe plemię. Może znajdę sposób na wyleczenie plemienia Łosia z zarazy. Lepiej porozmawiać z Zokanem, ale jeśli sprzymierzył się z Luskanem, wojownicy Łosia zaatakują, tylko cię zobaczą. Weź ten symbol z piór. Kiedy zobaczy go strażnik przy forcie Łosia, będzie wiedział, że przychodzisz w pokoju. Wpuści cię do Zokana i w ten sposób unikniemy rozlewu krwi. Ja, Unkas z utkarskiego plemienia Łosia, zawdzięczam ci życie. Czy mogę coś zrobić, by odpłacić ci za ratunek? Przyda mi się trochę leczenia. Ale nie takiego. No dobra, może być. A więc to tak, oni się po to sprzymierzyli, najprawdopodobniej, żeby wyleczyć. Może jak dobrze pogadamy, to faktycznie może załatwimy za nich tą sprawę i oni się wtedy od nich odłączą, zmniejszając siły Luskańczyków znacznie. Sprytne. No to musi być głowa tego drugiego bandyty, co tam gościu z tej świątyni go szukał. Spaka, spaka. I to jest właśnie to wyczucie, kurde, które też myślę, że jest cenne. Gdzie na przykład gierka jakaś jest ogólnie zrobiona tak sobie. Ogólnie o coś tam chodzi, ale to też nie jest jakieś nie wiadomo co. Ale trzeba, jakby da się wyczuć, że fajnie się to będzie grało, nie? Mimo wszystko. Są takie gierki tak zwane kiczowate. Trochę lub mniej lub bardziej, no nie? Ale i tak spoko się gra. I to jest właśnie to. I to jest trochę ta gra też. Pod wieloma względami jest kiczowata. Ale i tak jest tam spoko, no nie? Fajnie sobie pobiegać. Tu jest jeszcze jakieś kurde pomieszczenie. Proszę, proszę. Zobacz, czy nie ma pułapek, przyjacielu. Są. No to dalej. Na kurwie. Proszę, gotowe. No, faktycznie. Spaka, spaka. Jeszcze tylko tam w jednym pomieszczeniu sprawdzimy. Skrzyneczki były. Czyli w zasadzie możemy iść do plemienia Łosia. Porozmawiać. I chyba to będzie dobre. Nie wiem, gdzie jest... Aha, w ruinach chyba się ukrywają. Była coś mowa. To możemy tam iść.
Come on, come on. Proszę, gotowe. I tyle, tak? No. Spoko, spoko. Bo ja się zapatrzyłem na mapę, myślałem, że ty już to otwierasz, chłopie. Proszę, gotowe. To do ruin, tak? Porozmawiać z nimi. I zakładam, że będzie tak, pozytywnie oczywiście myśląc, że pójdziemy tam do tego, kurde, plemienia łosia, pogadamy z tym wodzem. Powie nam, że faktycznie dołączył się tylko dlatego, że oni obiecali tam, kurde, lek na zarazę. Powiemy mu, że znajdziemy ten lek na zarazę, jeżeli się odłączy. No to on powie, no to jak już znajdziesz, to się odłączę, no to my pójdziemy szukać, tak? No i pewnie znajdziemy, po drodze robiąc jakieś inne rzeczy. Dlatego właśnie najpierw pójdziemy tam. Może ja ich tu wpuściłem, kurde, tą bramą. Tak czy siak. To niby ruiny. Co to za super drzewo. Ktoś schował mikstury rasowej mądrości w tym drzewie. Są jakieś drawy jak zwykle. Kultyści. Macie tu ogień. Jak tam? Też mają jakąś tam... Też mają jakieś tam pierdolnięcie. Kurde, przydałby się chyba jakiś lepszy czar, powoli. Nie padają na jeden strzał. Co tam przywódca sobie ty masz przy sobie? Co tu tak się kolorowo, kurde. Kolejny dziennik kultysty. No daj. To dziennik jednego z kultystów. Wygląda na to, że kiedyś był on szlachcicem, bo ciągle wspominał o dniach bogactwa i przywilejów. Radowałem się dzisiaj wspomnieniami dorocznych polowań na lisy w posiadłości Windnera. Były tam takie stare ruiny, daleko w lasach za polami, do których mógł kierować się lis. Kiedy przeszukaliśmy dzisiaj ruiny, wyobrażałem sobie, że słowa mocy są lisem, a ja psem myśliwskim. Pozostali musieli dojść do wniosku, że zaczyna mi odbijać, kiedy tak nagle zacząłem się śmiać bez żadnej wyraźnej przyczyny, ale wyobraziłem sobie lorda Windnera jako psa w okularach i nie mogłem się powstrzymać. Aha. Też tak mam czasami w sumie. Tylko, że ja się z reguły nie śmieję na głos, ale uśmiecham na przykład, no nie? Więc o czymś sobie myślę prawie cały czas. I jak mi się coś śmiesznego wyobrazi, to idę się cieszę, kurwa.
Ogólnie możecie mówić, że to jest dziwne albo chujowe, ale tak naprawdę to jest bardzo dobre, więc polecam. Ale mi pierdolno, trolololololo. Kurwa. Jestem magiem. Przecież. Co tu się dzieje? O chuj marny, ile ma życia? O co tu chodzi? Trzy ołtarze, coś trzeba odjebać. Mówiąc w skrócie, grzecznie, kolokwialnie. Oła, oła. Lepiej nie wchodzić chyba w to. Strumienie. Oła, oła, oła. Co tam? Hakostwór. Dziwnie tu, co? A na chuj mnie to wino? Znowu jak się skinie zasrane. Dobra, to tu jest jakaś polana z jakimiś dziwnymi rzeczami, kamienie. Coś trzeba podsadzać, czy jakoś to... A, jakieś hakostwory się przywołują, to. Nie wiem, czy to trzeba rozwalić, czy co, na razie to zostawimy. Nasiono wulkanicznego dębu, pewnie potrzebne będzie. Wiecie, o co chodzi? Pewnie coś tu trzeba położyć, no nie? Na te ołtarze. Albo rozwalić, dlatego na razie, skoro nie wiemy, to odejdziemy. Tu jest jeszcze, czekajcie, zwłoki te uwalne. Może ktoś będzie miał jakieś listy tyłu męczący, o chuj chodzi. Ale jeszcze nie zrobiliśmy eksploru do końca. Pa 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 pa, pojebało mi się, nie tu to ma iść. Dzik, a tu co? Szarzyciel, co to jest? Kurwa? Dziwne gówno jakieś. Masz. Jak tam są poczucie teraz po tych wszystkich kurwa pociskach? Najprawdopodobniej będzie trzeba wejść do jaskiń. No musimy się dowiedzieć, co chodzi z tym kurde ołtarzami z tymi. Chyba oczyszczone. No tutaj zrobiliśmy wszystko, tak? Nie wiem, czy na górę nie można wejść. Chyba nie. Gdzieś musi być informacja, co zrobić z tymi, kurde, z tymi ołtarzami. Sprawdzam sobie po dwa razy, żeby ten
Dziennik nieprzydatny. To sprawdzę. No to spróbujemy wejść do jaskiń. Nie przywołują takie stwory, tyle. Nie wiem, czy tu wejdziemy, bo to w sumie jest... Ruiny rasy stwórców, siema. Dobra, mamy coś, amulet tłumaczenia. To dziennik jakiegoś podróżnika. Większość stron jest wydarta i poplamiona krwią, ale wciąż można co nieco odczytać. Golemy są niezwyciężone. Na całe szczęście poruszają się tak wolno, że nie mogą mnie dogonić. Musi być jakiś sposób, żeby je pokonać. Ta dziwna czarodziejka w ogrodzie chyba coś wie, ale nie chce mi nic powiedzieć. Muszę teraz odejść, bo wiem, że inaczej nigdy nie zobaczę swojej rodziny. Gdybym tylko zdołał wrócić do drzwi... Mówię chyba... Magia zawarta w tym amulecie tłumaczy wszelkie formy komunikacji werbalnej i każdej innej na język, który jest zrozumiał zarówno dla mówiącego, jak i słuchacza. Żeby magia mogła jednak działać, przedmiot należy nosić na sobie. Dzięki takim potężnym zaklęciom starożytne rasy mogły sprawnie organizować i kierować siłami niewolników, które ich imperia sprowadzały z najdalszych zakątków świata. No, faktycznie dobre. Z tym, że... Weźmiemy to, ale... Po co? Czy pewnie będziemy musieli albo coś z kimś gadać, albo coś, ale ja mam fajny amulet i tak trochę teraz... No zobaczymy. Jak będzie potrzebne, to się założy. No tu i tak się tylko gada. Tymczasowy jaszczur? Okej, ale uwaga, uwaga. Patrzcie, jak to wygląda. Coś nowego nareszcie. Hip, hip, hura. Stary, dobry znak ognia. No to pewnie będzie trzeba założyć ten kurde amulet, nie? To jest zjawa. Chyba nie może z tobą rozmawiać, ale czemu? Może jak założymy amulet. Nie. Jakieś zjawy, to... Wow, w końcu coś nowo wyglądającego, ale fajnie. No, nareszcie. No nie da się ukryć, że kurde, no ale przez całą grę wszystkie wnętrza mają wyglądać tak samo, to jest tragedia, no nie? Więc kurde, no całe szczęście. Pokój golema. Zegar. No rozkminimy po kolei. O, super. Tu się na górę jeszcze wchodzi chyba, tak? Proszę, gotowe! Okej. Okay. Drzwi ogrodowe? No jest to czarodziejka, co tam niby ma coś wiedzieć.
Ale co ona może wiedzieć? Dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.